Taki temat na dzisiejsze kazanie, czy taki jest temat dzisiejszego kazania, Bóg właśnie te sprawy włożył w moje serce. Może przeczytam tak, jak sobie zapisałem. Znaki wskazujące na działanie Ducha Świętego w nas. Chcę dzisiaj mówić, dokładnie chcę mówić o czterech takich rzeczach, które wskazują, że Duch Święty zaczął głęboko pracować w naszym chrześcijańskim życiu. To jest słowo skierowane głównie do nas, do wierzących ludzi, do Kościoła. Chcę mówić o rzeczach, o znakach Ducha Świętego. My się też potem możemy sami zorientować, że naprawdę Duch Boży rozpoczął w nas głęboką pracę. Możemy myśleć w ten sposób, że takie mieć myślenie, że nie chcemy, aby, że może Duch Święty wcześniej nie chciał w nas pracować, albo przychodzi jakiś okres, w którym Duch Święty chce w nas pracować. Raz może się wycofał, nie chciał pracować, a przychodzi jakiś czas, że Duch Święty chce głębiej w nas pracować. To nie jest dobre myślenie. Ja wierzę w to, jestem o tym głęboko przekonany, że Duch Boży od momentu, kiedy zamieszkuje w naszych sercach, a dzieje się to w momencie naszego nawrócenia, gdy Duch Boży zamieszkuje w naszych sercach, On chce zacząć głęboko pracować w nas i głęboko pracować z nami. Natomiast może być taka okoliczność, może być taka sytuacja, że my troszeczkę zamykamy przed Nim pewne sfery naszego życia. Nie pozwalamy Mu za daleko wkroczyć w nasze życie. I to ograniczenie, które my gdzieś stawiamy Bogu, stawiamy Duchowi Świętemu, to nie jest taki jawny bunt, czy jawne nieposłuszeństwo, tak jak kiedyś byliśmy ludźmi niewierzącymi, w tym sensie, że nie znaliśmy osobiście Chrystusa, że to, że my stawiamy taki jawny bunt. Nie, my po prostu nie wpuszczamy Ducha Świętego do tych miejsc, do tych sfer naszego życia, do których nie chcemy, aby On wszedł i zrobił tam porządek. Po prostu pozwalamy Mu na jakąś część, odustępniamy Mu jakąś część naszego życia, a jakąś część naszego życia zachowujemy dla siebie. I to nie polega na tym, że Duch Święty nie chce, bo jestem przekonany, że to jest Jego misja. On został po to posłany, aby w nas, w ludziach wierzących, wykonać Bożą pracę, którą Bóg zlecił, która jest Bożą pracą. Duch Święty został po to posłany. I nie wierzę coś takiego, że Duch Boży się wycofa z wykonania pewnego dzieła, które ma w nas wykonać. Nie, On się może jedynie może zostać przez nas przystopowany w wykonywaniu tego dzieła. Więc mówiąc o znakach wskazujących, że Duch Święty rozpoczął w nas dobre dzieło, czy głęboką swoją pracę, głębokie swoje dzieło, mogę też ująć ten temat inaczej. Znaki wskazujące, że my na to, że pozwoliliśmy Duchowi Świętemu pracować w nas w sposób naprawdę intensywny, dogłębny i udostępniamy Mu nasze życie, bo wierzę, że to jest Jego pragnieniem, Jego wolą. To jest Jego przeznaczeniem, aby Duch Boży w nas swoje dzieło, swoją pracę wykonywał od momentu, odkąd żeśmy Go przyjęli, odkąd zamieszkał w nas. Przecież nie chodzi o to, przecież to chyba jest zrozumiałe dla nas wszystkich, że nie chodzi o to, żebyśmy mieli Ducha Świętego i mieli, nie wiem, tylko tą świadomość, że Go mamy. I możemy się chlubić tym i szczycić, że mamy Ducha Świętego. To za mało. Mamy Ducha Świętego w jakimś bardzo konkretnym celu. On przyszedł do naszego życia i przychodzi w bardzo konkretnym celu. I teraz jak gdyby po naszej stronie, czy nie jak gdyby, czy, ale na pewno po naszej stronie jest te drzwi, na ile my dajemy Mu miejsca, przystępu, możliwości. I można mówić o symbolach Ducha Świętego i wiemy, że symbol taki jak gołębica wskazuje na to, że Duch Święty nie wedrze się do naszego życia brutalnie, ale raczej będzie przekonywał nas, dotykał nas, abyśmy Mu nasze życie udostępniali. A więc jakie są te znaki wskazujące na to, że Duch Święty rozpoczął w nas głęboką pracę i wykonuje ją? Pozwólcie, że jeszcze chwilę popolemizuję z takim sposobem myślenia, że może tak być, że komuś może się wydawać, że przejawem działania Ducha Świętego, znakiem wskazującym, że Duch Święty akurat w tym momencie głęboko działa w nas czy w zgromadzeniu, to jest to, że poczuł ciepło na ciele. Albo inny znak, że dreszcze przeszły przez jego ciało od góry do dołu.
Albo ktoś może myśleć, że jak mu wystąpiła w czasie nabożeństwa gęsia skórka, to to jest taki dowód, że Duch Święty w jakiś sposób szczególny się przejawił, czy w sposób szczególny zaczyna działać. Nie wiem, albo ktoś poczuł przepływ takiego prądu elektrycznego, go przeszło od głowy do samych stóp i znów to może być, nie wiem, ktoś może pomyśleć, że to jest ten znak, to są te rzeczy wskazujące, że Duch Święty zaczyna działać. Albo ktoś może pomyśleć, czy możemy pomyśleć, że wybuch jakiejś euforii, uniesienia, czy jakiegoś doznania emocjonalnego, to są te właśnie znaki wskazujące, że Duch Święty pracuje w nas. Chcę powiedzieć tak, w sposób jednoznaczny, że te rzeczy to są ewentualnie jakieś rzeczy, bym powiedział, zupełnie dodatkowe, ale na pewno nie jest to istota sprawy. To są rzeczy tego typu uniesienia, czy tego typu doznania, za którymi jest gdzieś tęsknota. I wiem, że ludzie, chrześcijanie dopominają się, domagają się gdzieś w swoich sercach, w swoich modlitwach. Chcieliby, aby tego typu zjawiska, tego typu doznania miały miejsce w ich życiu. Ale słuchajcie, to są tak naprawdę takie dodatki, które nie stanowią zupełnie o istocie sprawy. Aby zrozumieć, co jest istotą sprawy, w czym przejawia się, w czym się ma przejawiać głęboka praca Ducha Świętego, po prostu trzeba poznać Ducha Świętego, żeby wiedzieć, kim jest i po co przyszedł. Trzeba poznać Ducha Świętego, żeby wiedzieć, kim jest i po co przyszedł, jakie są i na bazie tego możemy zrozumieć, co On chce w nas czynić, jak On chce z nami pracować, jaką pracę chce z nami wykonywać, po co On został posłany. Więc pozwólcie, że cztery takie rzeczy postaram się dzisiaj wam, sobie i nam wszystkim przybliżyć, abyśmy bliżej zrozumieli Ducha Świętego i co wskazuje na Jego głęboką pracę w nas. Pierwszy werset, który chcę przeczytać, to jest drugi list do Tesaloniczan, 2:13. Taka prosta myśl, która jest zawarta. 2:13. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Taka mała myśl wyrwana z tego fragmentu Pisma Świętego, ona jest rozbudowana, rozszerzona w innych miejscach Pisma Świętego. Przez Ducha, który uświęca. Duch, który uświęca. Duch Święty jest Duchem, który uświęca. To jest istota, pierwsza istota sprawy. Działanie Ducha Świętego ma za zadanie, czy dzieło Ducha Świętego za zadanie w nas ma doprowadzić nasze życie do uświęcenia. Nie do tego, żebyśmy dostali gęsiej skórki, która może być czasami pomocna lub nie musi być pomocna, no w zależności jak jesteśmy skonstruowani. Istota sprawy, istota działania Ducha Świętego, i to jest znak tak naprawdę, że Duch Święty w nas głęboko pracuje, że nasze życie zaczyna być zmieniane i zaczyna być uświęcane, bo Duch uświęca. Bo Duch uświęca. Możemy mówić tak, czy możemy to jak troszeczkę rozszerzyć. Po pierwsze, wiemy o tym, że istnieje coś takiego jak świętość darowana nam w Chrystusie, i tą świętość otrzymaliśmy w momencie nawrócenia. I jesteśmy dzięki darowanej nam świętości święci w Jezusie Chrystusie. I to jest prawda duchowa, rzeczywistość duchowa. Ale rzeczywistość, którą kreuje Duch Święty w nas, gdy zamieszkuje w naszych sercach, to rzeczywistość polega na tym, że następnie dalej Jego praca od momentu, kiedy zamieszkał w nas, polega na tym, że On zaczyna uświęcać nasze życie, a uświęca nasze życie poprzez to, że pokazuje bardzo konkretne rzeczy w naszym życiu, które muszą zostać dotknięte i zmienione, i daje nam moc i siłę, wskazując nam, prowadzi nas też do upamiętania, do pokuty, i chce nam udzielać mocy swojej, abyśmy wyszli z tych rzeczy. To jest bardzo konkretna praca Ducha Świętego. Pozwólcie, że przytoczę takie trzy przykłady z mojego życia zaraz po nawróceniu.
Nikt o tym w jakiś sposób szczególny mi nie mówił, nikt o tym nie głosił z kazalnicy w sposób taki, że mogłem się gdzieś tego nauczyć. Ale było tak, i to pamiętam do dzisiaj, że kiedy nawróciłem się, to kiedy przechodziłem przez ulicę na czerwonym świetle, to miałem problem. Problem miałem w sobie. Nie czułem się dobrze z tym. Albo gdy przechodziłem przez ulicę w niedozwolonym miejscu. Wiecie, czułem się niedobrze. Było we mnie takie przekonanie, że robię coś, czym Bóg nie ma upodobania. I nie dlatego, że pastor codziennie w niedzielę stawał i mówił, nie przechodźcie na czerwonym świetle przypadkiem przez ulicę. Nikt tego nie mówił. Ja to po prostu wiedziałem w sobie, miałem to w sobie. Nie było mi z tym dobrze. Źle mi z tym było. Więc postanowiłem, że nie będę tego robił. Inny przykład. Kiedy ja się nawróciłem, to były tylko dwa programy w telewizji, pierwszy i drugi. I byłem nauczony tak, że odkąd mieliśmy w domu telewizor, że po dzienniku jest film i ten film się obligatoryjnie ogląda. Trzeba oglądać film po dzienniku, bo nie wiadomo, kiedy znów coś będzie do oglądnięcia. To nie tak jak teraz. I leciał serial, dokładnie to pamiętam, to 20 lat temu było, słuchajcie, serial Ośmiornica. I wiedziałem, że siedząc, oglądając ten film, Duch Święty mówi, że to nie jest dla ciebie miejsce i czas. Nie, weź na coś innego to poświęć. Tak mi źle ta Ośmiornica, tak mi się źle oglądało. Źle, że to było miejsce nie dla mnie. Nikt mi o tym nie mówił. Drodzy, słuchajcie, nikt o tym nie trąbił. W niedzielę pastor nie mówił, tylko Ośmiornicy nie oglądajcie. W niedzielę. W czwartek. Nikt o tym nie mówił. Właśnie to było działanie Ducha Świętego w moim wnętrzu. Jeszcze do jednej rzeczy wam się przyznam, że ja byłem takim zakorzałym kibicem piłki nożnej. Mistrzostwa świata, gdy były w piłce nożnej, to ja musiałem wszystkie mecze oglądać. Albo przynajmniej większość, na której było, miałem możliwość. I znów po nawróceniu, jak zwykle, zasiadam na Mistrzostwach Świata przed telewizorem. I w połowie ten mecz mi nie da się oglądać go. Bóg we mnie, to było zaraz po nawróceniu. Bóg pracował w moim sercu, pokazywał mi coś. To nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. Ktoś powie, nie, no to teraz to już przesadziłeś, pastorze. To jest moje świadectwo. Ja je mam w sobie do dzisiaj. Ja nie wiem, co Duch Święty tobie pokazywał, na co Duch Święty tobie wskazywał. Chcę wam powiedzieć tak, że takie drobne kamyczki, ja to nazwę, bo tutaj nie mówimy o jakichś grubych grzechach, grubych sprawach, wielkiego kalibru, drobne kamyczki. Wiecie, jak jest bardzo prosto powiedzieć Duchowi Świętemu w takiej sytuacji, przepraszam, ale porozmawiamy, jak się skończy mecz. Porozmawiamy, jak się skończy Ośmiornica. Bardzo prosto. Bardzo prosto jest ten głos z tobie zadusić, zabić, stłamsić. I dalej jesteś Bożym dzieckiem. I dalej jesteś wierzącym człowiekiem. I dalej wielbisz Pana. Nie straciłeś zbawienia. Dalej jesteś, możesz powiedzieć, jestem bardzo porządnym, przyzwoitym, wierzącym człowiekiem. Wielu mogłoby mnie naśladować. Ale jestem przekonany, że pewna proces działania Ducha Świętego w twoim sercu jest zatrzymany. Bo możesz to zdłamsić, zostawić, być nie, takimi drobnostkami to. Wiecie? I tak może trwać nasze chrześcijaństwo do momentu, w którym na nowo Bóg się dotknie naszego życia. Możemy przez lata przeżyć w tym stopniu uświęcenia, aż do momentu, w którym na nowo Bóg dotknie naszego życia. Na nowo przemówi do nas. Czy słyszałeś kiedyś od Ducha Świętego takie zdanie? Jeździsz jak wariat. Duch Święty takie słowa? Czy Duch Święty może takie słowa używać? To poczytaj sobie księgi prorocze, to się dowiesz, jak Duch Święty może do ciebie mówić. Jak Duch Święty mógł mówić, jakich słów używał stwierdzeń do Izraela. Jakich zdań używał. Możesz powiedzieć tak, ale przecież żona już śpi, to kto to do mnie mówi?
Żona mi tylko 10 razy to mówiła ostatnio. No już nie żona ci to mówi. Już kto inny w sposób mocny przemawia do twojego życia. Albo o myśli. Pozwoliłeś, by twoje myśli poszybowały tam, gdzie nie powinny. Czuję, że Bóg daje ci taką głęboką skruchę z tego. Głęboką pokutę, żebyś po prostu opamiętał się. Żal, którego nie znasz. Czy żal, którego sobie nie jesteś w stanie wyprodukować. Duch Święty daje ci ten żal do serca. Że robisz źle, że Bogu się to nie podoba. Nagle łzy i szloch wypełnia twoją duszę. Że robisz coś, co się Bogu nie podoba. Czyli to jest ta praca Ducha Świętego, praca uświęcenia naszego życia. Bóg uświęca nasze życie. A więc, żeby nie rozwinąć za bardzo tej myśli i nie dotknąć innych sfer, o których tylko wy wiecie, ja wiem o nich, wy wiecie o swoich w waszym życiu. Dowodem, znakiem na to, że Duch Święty głęboko pracuje w naszych sercach, to jest po pierwsze uświęcenie. Wskazanie, doprowadzenie nas do upamiętania i Boża moc do wyjścia z tego, do przemiany życia. A jak jest gęsia skórka, to dobrze. A jak nie ma, to nie ma znaczenia, czy jest, czy nie ma. A jak jest dreszczyk, to może jest potrzebny komuś. Ale to nie są te sprawy stanowiące, rzeczy stanowiące istotę sprawy. Istota sprawy to jest to, co się w nas dokonuje przez Ducha Świętego. Co się w nas dokonuje. Dobrze, dobrze. Duch Święty uświęca. Druga myśl odnośnie Ducha Świętego, co Duch Święty robi. Teraz list do Efezjan. Efezjan 1:17. Efezjan, aby, to jest modlitwa apostoła Pawła, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Duch Święty jest duchem mądrości i duchem objawienia. Kolejny znak wskazujący na głębokie działanie Ducha Świętego w nas, to jest to, że my otrzymujemy objawienie. Otrzymujemy objawienie Bożych prawd. Objawienie Bożych tajemnic. Bardzo ciekawe jest objawienie, które apostoł Paweł dostał w liście do Efezjan. Pisze najpierw, żeby Bóg dał im ducha mądrości i objawienia, a on sam takie objawienie otrzymał. I w trzecim rozdziale opisuje to objawienie. W trzecim rozdziale od 1-6 wersetu opisuje objawienie, które on dostał od Ducha Świętego. Czytamy tak. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi objawiona tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I to jest to objawienie. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Nie chcę całego tego objawienia omawiać, które Paweł dostał, ale tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Mianowicie, że poganie są członkami jednego ciała. Objawienie. Nie wiem, czy zauważyliście, że tylko apostoł Paweł opisuje Kościół jako ciało. Ciało. Kościół jako ciało Chrystusa. Porównuje Kościół do ciała. Kolejne objawienie, które Duch Święty, czy różne objawienia, ale to, co zaakcentować teraz, które Duch Święty przynosi do naszego życia, to jest objawienie tego, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Wiecie? I to jest tak, że mógłby tutaj stanąć lekarz na tym miejscu i wam dokładnie opisać, jak działa ciało. Moglibyśmy wysłuchać o wszystkich stawach, które są powiązane ze sobą, o zależnościach, jakie są w ciele.
Moglibyśmy wysłuchać o wszystkich organach, które mamy w ciele, nie wiem ile by to trwało, ale organach, które potrzebujemy i bez tych poszczególnych organów ciało nie jest w stanie funkcjonować, albo gdyby któreś działa źle, to całe ciało jest chore. Myślę, że wysłuchaliśmy na ten temat już dziesiątki kazań. Ile żeście kazań wysłuchali na temat tego, że Kościół jest ciałem Chrystusa? Wszystko już na ten temat wiecie? Czegoś jeszcze nie wiemy? Czy jeszcze czegoś potrzebujemy dowiedzieć się? Czy jakieś jeszcze jedno kazanie na temat tego, że Kościół jest ciałem? Ale jest coś więcej niż tylko wysłuchanie kazania. Jest objawienie, że Kościół jest ciałem. I gdy Bóg zaczyna tę prawdę zanosić do naszego serca, to nagle my sobie uświadamiamy, wiecie, że Kościół to nie jest taką grupą poszczególnych członków, że my przyjdziemy na nabożeństwo i sobie odbędziemy nabożeństwo, śpiewając pieści, modląc się, słuchając Bożego Słowa. Tylko my nagle otrzymujemy objawienie, że my jesteśmy w sposób duchowy ze sobą ściśle połączeni i powiązani. Że nie ma czegoś takiego, że moje życie nie ma znaczenia dla całości zboru, a życie innego brata nie ma znaczenia dla mnie. Już nie ma czegoś takiego. My jesteśmy ze sobą ściśle w zależnościach połączeni i powiązani razem ze sobą. I nagle zaczyna to przeradzać się w nasze praktyczne zrozumienie, praktyczne podejście do tego, że wszelkie relacje wewnątrz Kościoła są super ważne i super istotne. Bóg zaczyna nam tę sferę życia poruszać, dotykać, przypominać, mówić o niej. Że nie możemy sobie pozwolić na to, by relacje wewnątrz Kościoła, wewnątrz zboru były jakieś takie sobie, ale że Bóg nas prowadzi do tego, żeby one były Boże, tak jak powinny być. Bo przecież jako ciało jesteśmy ze sobą powiązani bardzo mocno, jedni ze sobą, jedni z drugimi. I wtedy Duch Święty zaczyna nam wskazywać, dawać nam modlitwę, że my się jedni o drugich modlimy. Zaczyna nam pokazywać, że powinniśmy jedni drugich wspierać. Zaczyna nam pokazywać, że jedni drugich potrzebujemy. Zaczyna nam pokazywać, że naprawdę jest coś bardzo głębokiego między nami, między mną i tobą, a między tobą i innym bratem. Że jest coś głębokiego, że nie jesteśmy oderwanymi personami, które sobie żyją gdzieś rzucone w tym świecie i nagle przychodzą na nabożeństwo i jesteśmy razem, a później znów jesteśmy rzuceni, każdy do własnej rzeczywistości. Ale jest głęboka zależność między nami. Jest objawienie, że przez Ducha Świętego, że jesteśmy jednym ciałem. Jest dalsze objawienie, że jesteśmy ważni każdy i każdy członek ma swoje miejsce i jest ważny. Jest dalsze objawienie, że potrzebujemy razem służyć Bogu w tym mieście, razem wykonujemy Jego pracę. Czy teraz jest taki plakat polityczny. Hasło mi się podoba, chociaż, wiecie, jest taki polityk na dużym billboardzie i jest napisane właśnie to słowo, razem. Razem. Ciekawe, jak wyjdzie im razem. No słuchajcie, to jest absurd, nie? Razem. Wiemy, jak wychodzi razem. To już od lat, odkąd uzyskaliśmy lat 18 i mamy prawo uczestnictwa w wyborach. Ja się ostatnio śmiałem z moją żoną, że kiedy byłem w wojsku, też byłem na wyborach. I wtedy mieliśmy głosowanie, poszliśmy do urn. I później po głosowaniu rozmawiamy, jak ty głosowałeś. Ja mówię, ja w ogóle nie głosowałem. Cała kompania tak. A później wyniki, 100% głosów na zwycięską partię. A każdy głosował inaczej. Ale wynik się zgadza. Tak było. Później stało się inaczej. Później było inaczej. Razem. Ale słuchajcie, to hasło to jest hasło, które Kościół powinien mieć. Że my razem, my naprawdę razem. Razem służymy dla Bożej sprawy. Razem służymy dla Bożej sprawy. To nie jest tak, że jest grupa muzyczna, oni sobie zagrają i za chwilę sobie zejdą i już nic ich nie obchodzi, bo oni swoje zrobili. Teraz mogą sobie
odpoczywać i czekać na następne nabożeństwo. To jest, my jesteśmy razem. Od początku do końca. Tworzymy pewną całość, pewną wspólną pracę. I to dotyczy wszelkiej służby i wszelkiego po prostu funkcjonowania ciała Chrystusowego. I myślę, że Bóg, kiedy przez Ducha Świętego coś zaczyna w nas czynić, to wiecie, że zmienia się atmosfera zboru? Zmieniają się relacje w zborze? Zmienia się ten takie duchowe odczucie tego, co jest w zborze? Duch Święty naprawia te zerwane rzeczy, te popsute rzeczy, te ponadrywane, ponaczerpane rzeczy, wprowadzając nową jakość zależności, relacji, że w Kościele jest nam dobrze po prostu. Nie możemy się doczekać, aż się spotkamy. A później nie możemy się rozstać. Ja mówię, wy siostry, proszę do domu, już mężom obiady gotować. Bo siostry nie chcą wychodzić ze spotkania modlitewnego, ani z innego nabożeństwa. Nie chcą wychodzić, bo jest dobrze. A mężowie też do domu siostrom obiady gotować. Tak samo ziemniaki obierać i naczynia zmywać. Czyli nie chce nam się wychodzić, bo jest dobrze, bo jest razem, bo jest ciało Chrystusa i Duch Święty przynosi to objawienie. Kolejna rzecz. List do Rzymian, 8 rozdział. Znak wskazujący, że Duch Święty zaczął głęboko w nas pracować. Rzymian, 8 rozdział, 26-27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Kolejna cecha Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem wstawiennictwa. Musimy to zobaczyć. Podobnie Duch wspiera nas z niemocy naszej. Dalej czytamy, Duch wstawia się za nami i dalej jest powiedziane z myślą Bożą, wstawia się za świętymi. Trzykrotnie w dwóch wersetach jest zaakcentowane, że Duch Boży jest Duchem wstawiennictwa. Jak Duch Boży wstawia się za innymi świętymi? Jak się Duch Boży wstawia? Duch Boży stawia się w ten sposób, że On mieszka w nas, pracuje w nas, i On przez nas wstawia się także za innymi świętymi. Czy stawia się za innymi potrzebami. Kolejnym znakiem, że Duch Boży rozpoczął w nas głęboką pracę, naprawdę głęboką pracę, to jest nowa jakość wstawiennictwa i modlitwy wstawienniczej. To jest nowa jakość, bym powiedział, to jest coś więcej niż jakość. To jest pewne brzemię, które Bóg kładzie na naszym życiu. To jest brzemię. Jak Duch Święty się wstawia? Tu jest powiedziane, że On w niewysłowionych westchnieniach, a więc wzdycha w niewypowiedzianych słowach. Duch Boży wzdycha w niewypowiedzianych słowach. Westchnienia i wzdychania. Tu nie jest mowa, wiecie, o takiej zwykłej, normalnej, powszedniej modlitwie, którą zanosimy. Ale mamy do czynienia bym powiedział, tutaj jakieś wzdychania, jakieś brzemię, które przygniata nasze życie i zaczynamy się modlić w sposób zupełnie inny, niż to miało miejsce do tej pory. To jest normalne, że w takiej modlitwie pojawia się jakiś ból we wnętrzu. To jest normalne, że w takiej modlitwie pojawiają się łzy, troski, że w takiej modlitwie pojawia się głębokie przejęcie. To jest duch wstawiennictwa, które w nas zaczyna działać i my zaczynamy się modlić z pewnym brzemieniem na sercu. Słuchajcie, takie brzemię nieśli Boży mężowie. Takie brzemię niósł apostoł Paweł. On opisze o tym brzemieniu w liście do Rzymian. On pisze o tym brzemieniu w ten sposób, że on był się gotów modlić za Izraelitów w ten sposób, żeby Bóg jego oddzielił od zbawienia, by oni mogli być zbawieni. Słuchajcie, czy to jest normalne? Czy można się tak modlić? Czy to jest normalne, że ja zaczynam mówić, Panie Boże, jeśli chcesz, ja jestem gotów, ja mogę nie być zbawiony, ale proszę Cię, by inni byli zbawieni na to miejsce. To nie jest coś, co człowiek sobie może wymyśleć. To nie jest coś, co człowiek może sam z siebie wyprodukować. To jest Boże dzieło.
To jest Boże dzieło, to jest Boże brzemię, które Bóg składa na nasze życie. I chcę wam powiedzieć bardzo mocno, że znakiem wskazującym na działanie Ducha Świętego to jest duch modlitwy wstawienniczej w naszym życiu. Po tym poznajemy, że coś się zaczyna głębokiego w nas dziać, że coś głębokiego zaczynamy przeżywać, że coś głębokiego zaczyna dotykać nasze życie, że pojawiają się łzy. Pojawiają się łzy, kiedy zaczynamy się modlić o innych braci, o innych ludzi. Pojawia się wzdychanie, pojawia się więc wręcz takie ciężkie wzdychanie, gdy zaczynamy wstawiać się za jakąś sprawą przed Bogiem, bo Bóg zaczyna w nas głęboko pracować. Duch modlitwy wstawienniczej. Pan sam to czyni. Duch wstawia się w niewysłowionych westchnieniach, modli się w nas i my modlimy się w ten sposób za ludzi. W ten sposób wołamy za świętych. To już nie są zwyczajne modlitwy, takie modlitwy, jak znamy na co dzień. Pamiętam taką scenę z mojego życia. Była taka duża ewangelizacja w Krakowie, w Filharmonii. To też było na początku mojego nawrócenia. Znowu mi to utkwiło w pamięci. Tam przyjechał bardzo znany człowiek, ewangelista. Przyszło bardzo dużo ludzi na tą ewangelizację. I on wygłosił taki wykład, wiecie, który tak naprawdę nie miał nic, nie zawierał w sobie żadnej takiej treści Ewangelii. To był taki zgrabny, ładny, fajny wykład, na który przyszło setki nienawróconych ludzi. I kiedy wróciłem do domu, zacząłem się modlić, tak mocno to przeżywałem, że no nie mogłem po prostu się powstrzymać od łez, od płaczu, od bólu, wołałem za tych ludzi. Boże, była taka szansa, taka okazja. Tyle ludzi przyszło, mogli usłyszeć o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o przelanej krwi na krzyżu. A wysłuchali jakiegoś tam wykładu, który coś może pomógł w ich życiu. Ale niewiele mógł zmienić na ten czas. Na ten czas. Wiecie, Duch Święty daje nam brzemię głębokiej modlitwy. I czwarta rzecz, którą chcę o Duchu Świętym powiedzieć, znak wskazujący, że Duch Święty zaczął w nas głęboką pracę, to jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 26-27. To jest kolejna natura Ducha Świętego. To jest kolejna praca Ducha Świętego. Jan, 15 rozdział, 26-27. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. To jest kolejna cecha Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem świadectwa. Duch Święty składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jeśli myślimy o głębokiej pracy Ducha Świętego w nas, to znakiem, dowodem na to będzie to, że Duch Święty będzie nas inspirował, popychał, nie wiem, nakłaniał, wzbudzał w nas pragnienie świadczenia o Chrystusie. To jest normalny znak, dowód pracy, głębokiej pracy Ducha Świętego. To jest duch świadectwa. Pan Jezus powiedział, on przyjdzie, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I teraz możemy taki przykład sobie przybliżyć, jak go nie będę czytał. Oto jest dzień Pięćdziesiątnicy, jest górna izba. Jest zebranych 120 osób i wołają do Boga i modlą się. Wstępuje Duch Święty, zostaje wylany Duch Święty i Piotr wygłasza kazanie. Jakie kazanie wygłasza Piotr? W dzień wylania Ducha Świętego. Co jest w tym kazaniu? W tym kazaniu jest świadczenie o tym, kim Jezus Chrystus jest i co uczynił. Duch świadectwa, który został wylany, namaszczając Piotra, składa świadectwo przez niego. Piotr świadczy o Jezusie Chrystusie. Kolejne przykłady kazań dziejów apostolskich to są kazania świadczące o Jezusie Chrystusie. Ludzie napełnieni Duchem Świętym składają świadectwo o Jezusie Chrystusie, kim jest. Duch Święty jest duchem świadectwa. Nie możemy mówić o tym, że Duch Święty rozpoczął w nas jakąś wielką pracę, wielkie dzieło, że w jakiś sposób szczególny w nas pracuje, jeśli nie przekłada się to, że na tę sferę życia. Jest to normalne, że
przechodząc poprzez kolejne tam dziedziny, w końcu Duch Święty zaczyna nas pobudzać i inspirować do tego, abyśmy zaczęli świadczyć o Jezusie Chrystusie. Tym, którzy Jego nie znają, którzy są niezbawieni. To będzie coś normalnego. Nie ma żadnego ożywienia duchowego, nie ma żadnego przebudzenia bez świadczenia. Musimy to zobaczyć. Nie ma. Po prostu jest to ciągle zamknięcie jeszcze wewnątrz i praca wewnątrz. Ale duchowe ożywienie, duchowe przebudzenie mamy wtedy, kiedy zaczyna Duch Święty przez nas świadczyć o tym, kim jest Chrystus. I to się zaczyna rozchodzić, to zaczyna się po prostu wylewać coraz szerzej, coraz dalej, dotykać innych ludzi. To jest prawdziwy dowód, znak. Znowu możemy sięgnąć do dziejów apostolskich. Po kilku latach pracy Kościoła w Jerozolimie religijni uczeni w piśmie mówią do apostołów: oto sprawiliście i napełniliście swoją nauką całą Jerozolimę. Jak to się stało? Duch świadectwa przez ludzi napełnionych Duchem Świętym zaczął składać świadectwo, kim jest Chrystus. I cała Jerozolima została tym napełniona. To jest normalny dowód, przejaw działania Ducha Świętego. Wracając do naszego zboru, do nabożeństwa środowego. W środę mieliśmy spotkanie modlitewne. I tam zanosimy różne potrzeby, różne modlitwy zanosimy. I w pewnym momencie zauważyłem coś takiego, nawet to wtedy powiedziałem, że minęło ponad połowa spotkania modlitewnego i większa część próśb to były prośby o ludzi, którym świadczyliśmy Ewangelię i jeszcze nie są zbawieni. Słuchajcie, to było coś bardzo dobrego, że my modlimy się o ludzi, którym świadczymy o Jezusie, oni nie są jeszcze zbawieni, a my im świadczymy o Jezusie i że my mamy takich ludzi. Wiecie, jaka byłaby tragedia, gdybyśmy nie mieli nikogo, komu świadczymy i o kogo się modlimy? Tylko modlili się ciągle o swoje sprawy, swoje potrzeby, których i tak mamy bardzo wiele i to nie należy tego lekceważyć. Ale Duch Święty to jest dowód, to powinien być dowód dla nas, że Duch Święty nas zainspirował, żebyśmy komuś zaczęli mówić o Jezusie Chrystusie. Bez tego Kościół nie robi tego, co ma robić. Musimy sobie to odpowiedzieć, bez tego, bez świadectwa Kościół nie wykonuje swojej pracy, swojego dzieła. Jest Kościołem, który potrzebuje naprawdę upamiętania. Jest Kościołem, który potrzebuje zmiany życia. Jest Kościołem, który potrzebuje potrząśnięcia i dotknięcia, jeśli Kościół zaniechał świadectwa o Jezusie Chrystusie. Każde poruszenie Ducha Świętego, każde mocne działanie Ducha Świętego w nas, pośród nas, będzie się przejawiać tym, że zaczniemy głosić, składać świadectwo innym ludziom. I do tego nie trzeba jakichś wielkich, super przedsięwzięć i działań, bo każdy z nas zna ludzi, którzy nie znają Chrystusa i spotykamy się z nimi na co dzień w różnych okolicznościach. I znów, Duch Święty nas do tego nie przymusi. Wiecie, to jest tak jak z uświęceniem. Zacząłem od tego z uświęceniem. To jest tak, że Duch Boży bardzo delikatnie, bardzo łagodnie, bardzo tak po dżentelmeńsku pokazuje nam niektóre sfery życia. Pokazuje nam, przypomina. Czeka na to, że my otworzymy się, dopuścimy go. Ze świadectwem jest tak samo. Może niektórzy z nas czekają na to, że Duch Święty nas zniewoli, złapie, począśnie, ogarnie, chwyci i powie: masz mówić o Jezusie, masz mówić o Jezusie. Nie czekaj na to, takiego czegoś nie będzie, nic się jakoś nie stanie. Duch Święty w nas będzie w sposób cichy, delikatny pracował, przypominał, zachęcał, motywował i pokazywał, że wokół nas są ludzie niezbawieni. Będzie nas delikatnie do tego popychał. Wkładał to pragnienie w serce. Wkładał to brzemię w serce. Wkładał tą odpowiedzialność w serce. Będzie nam ciężko żyć. Wiecie, będzie nam ciężko żyć, ciężko funkcjonować, jeśli nie będziemy mieli ludzi, do których wychodzimy z Ewangelią. Będzie nam ciężko funkcjonować. Duch Boży będzie to nam przypominał. A więc zamykając i podsumowując moje rozważanie, znaki wskazujące na działanie Ducha Świętego. Po pierwsze, Duch Święty jest duchem uświęcenia. To nie są, jak powiedziałem,
jakieś doznania, nie tylko emocjonalne. Bo co nam dadzą doznania tylko emocjonalne, jeśli za tym nie pójdzie taka sfera jak uświęcenie życia. Druga rzecz. Duch Święty jest duchem objawienia i objawia nam, że Kościół jest ciałem Chrystusa. I że wprowadza nas w nową zupełnie jakość wewnętrznego życia zboru. Aby zbór się mógł rozwijać, to musi być wewnętrznie zdrowy, bo to przechodzą ludzie. I muszę się tutaj ogrzać, nakarmić. Oni muszą tutaj wejść w relacje, wzrastać tu. Oni mogą wzrastać tylko w zdrowym ciele. W zdrowym kościele mogą tylko wzrastać. Więc Duch Święty nas prowadzi do uporządkowania wszystkich relacji wewnątrz kościoła. Objawia nam, że jesteśmy ciałem zależnym i mamy razem funkcjonować dla Bożej sprawy. Trzecia rzecz. Duch Święty jest duchem modlitwy wstawienniczej. On daje nam brzemię wołania, wzdychania, niewysłowionych westchnień, płaczu za zgubionymi. Kiedy tak ostatnio się modliłeś? Kiedy ostatnio uklękłeś i zamiast takiej zwykłej, suchej modlitwy zalałeś się łzami przed Bogiem? Przeżyłeś coś takiego? Kiedy zacząłeś jęczeć i wzdychać w swoim sercu, modląc się o jakąś sprawę czy jakąś osobę? Gdzie to jest normalne? To jest normalne, gdy Duch Święty daje ci modlitwę, gdy Duch Święty daje ci wstawienniczą modlitwę, to się staje normalne. I po czwarte, Duch Święty jest duchem świadectwa. To wskazuje, że Duch Święty pracuje w nas, pracuje we mnie, w tobie, jeśli zaczynamy odczuwać potrzebę świadczenia ludziom. Zaczynamy odczuwać taką potrzebę, nieodpartą potrzebę pójścia do ludzi i opowiedzenia im, że Jezus jest Zbawicielem. To jest znak, że Duch Święty w nas pracuje. I oczywiście są powołania, że ktoś ma powołanie być ewangelistą. I możemy powiedzieć tak, no on ma taką naturalną zdolność. I oczywiście takie powołania są, ale świadectwo Jezusie to nie jest kwestia tylko dla ludzi z powołaniami. To jest sprawa dla każdego dziecka Bożego. I Bóg w tą stronę będzie popychał nasze życie. Mogę powiedzieć tak, podsumowując. Chcemy przebudzenia. Myślę, że to jest takie coś, hasło bardzo modne, potrzebne. Chcemy przebudzenia. Chcemy duchowego ożywienia. Chcemy działania Ducha Świętego. Co to znaczy? Z czym to się wiąże? Czego chcemy? Chcemy gęsich skórek na nabożeństwie? Chcemy wybuchów euforii na nabożeństwie? Czego chcemy? Chcemy, nie wiem, jakichś szczególnych typu doznań? Może one przyjdą, może one są jakimś elementem, dodatkiem, bym powiedział, tą chusteczką w marynarce, czy dodatkiem, broszką do całego stroju. To jest dodatek. Tym, czym naprawdę sprawdza się działanie Ducha Świętego, co stanowi istotę Ducha Świętego, Jego pracy, to, że On uświęci nasze życie. Na to jestem gotów? Czy na to jesteś gotów? Jesteś gotów na to? A może powiesz, nie, no ja bym chciał przebudzenia, ale Boże, nie tykaj przypadkiem moich zabawek. Nie tykaj przypadkiem moich spraw w życiu. Panie, pozwól mi tak żyć, jak ja chcę żyć do tej pory, ale chcę przebudzenia. Chcę, żeby z Boże było 500, 1000 osób. My myślimy w wykluczający się sposób. To tak jak ktoś mi kiedy ostatnio opowiadał, ktoś mówił ostatnio o teoriach psychologicznych. Że są nawzajem wykluczające się teorie psychologiczne, ale żadna z nich nie jest uważana za fałszywą. Każda z nich jest prawdziwa, chociaż one są wzajemnie się wykluczające. Gdzie w psychologii tak może być. Ale w duchowym życiu nie może być tak, że my chcemy przebudzenia Ducha Świętego, chcemy, aby Bóg działał między nami, ale nie chcemy jednocześnie pozwolić Mu na to, żeby nas uświęcił. To nie ma nic, tego nie będzie. Duch Święty jest duchem uświęcenia. Dalej, Duch Święty, rozpoczynając z nas pracę, naprawdę prawdziwą pracę, chce zrobić porządek pomiędzy nami, w relacjach w ciele Chrystusa, żeby ciało było miejscem miłości i szacunku, miejscem, gdzie każdy wchodzący powie, otworzyło mi się coś, tu jest tak, tak ciepło, tak dobrze. Bóg przyciąga mnie do tego miejsca, czuję się tutaj ogrzany, czuję się tutaj poruszony. Kolejna dziedzina działania Ducha Świętego to wstawiennictwo. Czy jesteś gotów zamiast czas spędzać na własnych przyjemnościach, oddać się modlitwie wstawienniczej jedni za drugimi?
albo za zgubionym światem? Czy jesteś gotowy wyrwać ze swojego dnia, ze swojej doby pół godziny, godzinę, żeby się zamknąć gdzieś i wzdychać, jęczeć za tymi, którzy Pana nie znają? To jest przebudzenie. To jest przebudzenie. Kiedy zamykasz się w swojej komorze i wołasz za zgubionymi, modlisz się do Pana. I kolejny jest dowód, znak na to, że przebudzenie przychodzi, że Duch Święty zaczyna działać. To jest to, kiedy mamy w sercu poczucie i pragnienie świadczenia innym o Jezusie Chrystusie. To jest znak, że Duch Święty naprawdę zdziała. A jeśli mamy coś takiego, że tylko chcemy dobrze dla siebie, dużo czasu, dużo przyjemności, dużo dla siebie, to powiedzmy sobie, że przebudzenie jeszcze musi poczekać, bo my nie jesteśmy gotowi. Bardzo fajna jest tutaj modlitwa z Chin. To też modlitwa z Chin. Panie, przebudź swój Kościół i ten człowiek się modli i zacznij ode mnie. I tak dalej, i tak dalej. Przebudź i zacznij ode mnie. Chcę was zaprosić do modlitwy. Nie wiem jak wam na sercu.